I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to Nosek, Dantek, Trampek i Muszka w przebraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia. Tej, co była na początku naszej opowieści. I sami cofnęli się w czasie, ukradli księgę w Egipcie, a potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba. Strasznie to skomplikowane i w sumie bez sensu. Powinno się mnie zwolnić. Na szczęście i tak nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. I akcja! Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny. Wiesz, że one podobno wszystko żarą jak leci? Trawy, krety, psy, to stąd nazwa. O, popatrz, Reksiu, biegające drzewa. Gdzie one tak biegną? Amatorzy. No to klops. I tak oto dzięki odwadze Reksia i Krytesa, dinozaury, mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami, uniknęły potężnej katastrofy. No właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. O matku, już wiem, co to tak mrygało. Kontrolka paliwa. Ja nie chcę umierać. Nie chcę umierać. No szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. O, a jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! No chyba. No. To wystąpiliśmy. Niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę. Nie miałeś nakleić wąsy. No to klops! I już, kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie, mało mi płacą. Co to? Kto to? Jacyś dwaj stłukli posąg Ibisa! To znak! Znak od Ibisa! Podążajmy za znakiem! Poszło. Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O matku, skąd to masz? Przerywam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. Tak, to było bardzo śmieszne. Się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z Reksiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. W ramach dodatków specjalnych DVD i takich tam popularnych różnych, prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Kreta Kretesa. A oto obiecany materiał. Się żegnam i zapraszam na projekcję. No nie wierzę. No dobra,
Widzisz tu jakiś dom z czerwonym dachem? Słuchaj, Haroldzie, pożyczymy to na chwilę. No, to super. To tu? Dzwonek się chyba ostatecznie przegrzał. Czas stąd spadać. Przemokło mi futerko. O, nasza szpulka. Szuchaty pofrunął niczym kukuła. Uciekają przed nami. To dobrze. Musimy to chytrze rozwiązać. Wszędzie na zewnątrz jeszcze średniowiecze, a tu proszę, już toczy się renesans. A to spryciula, ten Nostradamus. Ose, polatałem. Normalnie zwędzili księgę na naszych oczach. Ja mógłbym tak łazić i łazić. W nogi! No, pełen wypas. Bierzemy flaszuńkę. Mały zuch. Makabra, nie chcę tego oglądać. Ałała! Ałała! Rysiu, tylko ostrożnie. To chyba tu mieliśmy dojść. No, i co? Co to jest? Zielone, piszczy i stoi za lodówką. Złupił mnie! Się przestraszyłem! A to tylko uroczy chomik szablozębny uwił sobie gniazdko w szufladzie. Nie było dziadki, był tylko babci. Musimy jak najszybciej wrócić do Nostradamusa i powiadomić go o klęsce naszej misji. Rura do odkurzacza! Co ona tu robi? O matku, rondel żelazny z konia z miecią. Ej, jak jeździsz? Wiesz co, jeszcze zdążymy na gaczeksie. Dobra, starczy.